Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z mojego wyzwania Legacy Challenge w grze The Sims 4. Jak obiecałam, tak zrobiłam, czyli zmieniłam stroje chłopcom. Ale chciałam spojrzeć na jeden fakt, że Agata ma niebieskie oczka, Gustaw ma oczy brązowe, a chłopcy, najpierw pójdźmy na Bartka, ma oczy niebieskie jak mamusia, więc niebieskie oczy jak Agata, a więc cecha niebieskich oczu została przyniesiona do drugiego pokolenia. I Tarek też ma niebieskie oczy, a więc obaj chłopcy mają niebieskie oczy jak mamusia. Bartek ma nosek jak Agata, a Czarek widzę ma bardziej taki większy nosek jak Gustaw, chociaż nie, też jest dosyć zgrabniutki. No Gustawa trochę, nosek jest taki trochę szerszy, taki tu większy, a nosek Agaty jest taki drobniutki, mniejszy. Zobaczymy, jak daleko te nasze cechy genetyczne Agaty przejdą na następne pokolenia. Jak na razie widzimy, niebieskie oczka się trzymają. Nosek raczej też jej, więc to mnie bardzo cieszy. No dobrze, jesteśmy z powrotem. Obiecałam, że zmienię łóżko dziedzicowi, a więc Agacie. Założycielowi tak naprawdę. I zmieniłam łóżko. Naprawdę tanie łóżko tutaj nie pasowało do tego domu. I tak zrobiłam. Zmieniłam takie łóżko na takie porządniejsze. I postanowiłam, że zrobię coś, o co Agata i Gustaw dosyć często mnie prosili w swoich życzeniach tutaj. Więc chcieli mieć bardzo basen. I zbudowałam ten basen. I wydałam na niego 15 tysięcy simoleonów. A więc jak mówiłam, basen to jest drogie przedsięwzięcie. Dopiero się zorientowałam, ile kas na niego wydałam, gdy już skończyłam budować. Więc taki basen zrobiłam. Dodałam też tutaj parę ulepszeń, a więc mozaikę tam na dole. Tutaj jest ładna też drabinka i postanowiłam ogrodzić ten basenik, żeby trzymać wszystko z dala od ludzi, którzy mogliby sobie przechodzić. A więc taki ogrodzony, piękny basenik, do którego jest jedynie dojście tutaj właśnie z domu. Tutaj są też dwie furtki, dorobiłam tutaj też drugą furtkę, by można było wejść w przyszłości właśnie na tę stronę też tarasu, łatwo i szybko, przez to, że i nie trzeba byłoby z tej strony obchodzić basen. Więc zrobiłam właśnie taki basen. Piszcie, czy Wam się podoba, czy może lepiej bez tego ogrodzenia. Mi się wydaje, że tak jak tutaj jest ogrodzenie, to tutaj ładnie to tak integruje. Ale w przyszłości to oczywiście jeszcze wszystko się 1000 razy będzie przerabiać w tym domu. Ten dom jeszcze 1000 razy się zmieni przed następnym pokoleniem albo przed jeszcze następnym pokoleniem. Tak jak obiecałam, Gustawem rozwinęłam umiejętność fotografowania, ale najpierw zanim do tego przejdę, podałam Agacie, by oglądała sobie telewizję, gdyż wróciła z pracy właśnie przed chwilą. Ona teraz pracuje do 16 już, nie do 17 i ma strasznie niski poziom zabawy. To dałam jej właśnie, żeby sobie pooglądała telewizję. A Gustaw robił zdjęcia cały czas tylko Bartkowi, tutaj Bartkowi, cały czas fotografował go. Na ścianie mam nawet jedno zdjęcie na dowód. I swój poziom fotografowania rozwinął na 4. poziom i już ma 96% ukończone, więc zrobimy jeszcze tylko jedno zdjęcie. I będzie ten pamiętny 5. poziom, który już Wam chciałam Wam pokazać, jak właśnie na niego Gustaw wchodzi. A więc teraz damy zdjęcie grupowe dzieci. Niech zrobi zdjęcia obu synów, bo już przyprowadziłam mu tu ich obu. No niech obaj przyjdą tutaj. Zobaczymy też, jaką pozę chłopcy obaj przyjmą. O, dość ciekawa ta poza. Dość ciekawa. Ja tu najpierw zatrzymam. O, niech będzie tej wielkości, nie wiem, może coś takiego. No dobra, niech będzie coś takiego. Robimy takie 5 zdjęć, już nie będę zmieniała ujęć pomiędzy. I mamy, jest! 5. poziom fotografowania, jej! Gustaw naprawdę mistrzowsko opanował sztukę fotografowania. Może powinien
otworzyć galerię fotografii, podzielić się swoją sztuką z innymi simami i sprzedawać ją. No dobrze, optymalny obraz, sim osiąga maksymalny poziom umiejętności fotografowania. Jej, mamy maksymalny poziom fotografowania Gustawem. Zobaczmy, jakie to zdjęcie ładne zrobił Gustaw. O, proszę, proszę, zdjęcia są. Jaką tu mają wartość? Znakomite, normalne, 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 normalne. Dobra, to ja szybko to sprzedam w trybie budowania. Delay, 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 delay. Okej. Okay. A to będzie drugie zdjęcie na dowód tego, jak pracował Gustaw nad zdjęciami. Wspaniałe zdjęcia. No, Gustaw się naprawdę postarał. Wspaniale, piąty poziom. To teraz dzisiaj zrobimy sesję zdjęciową Agaty, tylko jak sobie trochę podniesie zabawę. Później to teraz możemy... O nie, Bartek potrzebowałby się wykąpać, to już pod prysznic, a Czarek niczego nie potrzebuje. To Czarek popracuje nad umiejętnością kreatywności. Poćwicz, chodź tutaj, kochany. A Gustaw mógłby pisać książkę w tym czasie, jak Agata sobie podnosi zabawę. Napisz. O, książkę, książkę. To może scenariusz napiszemy. Ostatnio chyba scenariusze do siebie dużo pieniążków dają. To niech. Nad tym popracuję. To zdarzyło się podczas lunchu. Może podczas kolacji, bo nie wiem, czy już taką książkę nie pisał. Więc teraz będę widziała, że na pewno się nie powtórzyła nazwa książki Gustawa. O. A, bo dałam jej, żeby kucharskie oglądała, to jej się podniósł poziom gotowania. Bardzo dobrze. Do zabawa niech się jej podniesie na maksa może. To będzie wspaniale. A z czego jest zawstydzony? Niepewność, muzyczna niepewność siebie, kiepsko gra. No dobrze. Dobra, Barteczek, ty jeszcze pęcherz, a później zjedz coś. Coś tu mamy jeszcze, naleśniki. No, to naleśniki pójdą. W ruch. Dobra, Agata chyba już może. Dobra, to Agata, chodź tu na dół. Gustaw, przestań pisać książkę, też podejdź tam na dół. I zrobimy sesję zdjęciową Agaty. Bardzo oczywiście dziękuję wszystkim, którzy pisali komentarze pod poprzednim odcinkiem. Mówiliście o tym, żebym zmieniła tutaj ten stół na większy. No wydaje mi się, że na większy go się teraz nie opłaca zmieniać, w szczególności, że jest to ta wyspa, z której korzystają. Że jest tutaj duży stół, więc taki mały stół, mając tylko cztery simy, na razie wystarcza. Ja wiem, że w przyszłości trzeba będzie go zmienić na większy, ale to w przyszłości. Poza tym tu nie ma zbyt dużo miejsca na większy stół, a więc w przyszłości, jak rozbuduję jadalnię, ona będzie większa, ładna tutaj, to wtedy dopiero większy stół będzie miał sens. Teraz taki mały wystarczy. Dobra, a więc sesja, zrób zdjęcie. Agacie. Więc robimy zdjęcie. Oj, mamy nadzieję, że jakąś ładną pozę Agata przyjmie. No i wydaje mi się, że to jest poza, której już może pozostać. Jej zdjęcie takie. Ja tutaj już zrobię różne zdjęcia, wszystkie pięć, i wybiorę jakieś takie najładniejsze. O, takie jedno tutaj bliżej. Ładnie tylko ustawię. Jeszcze jedno takie jakieś dalej. I jeszcze jedno ciut bliżej. Aha, jeszcze jedno zdjęcie mam. To takie z bliska, takie totalnie tutaj. O, to i tak ostatnie zawsze jest najgorsze, więc i tak pewnie się nie będzie liczyć. Dobra. I tutaj sobie powiększę może ścianę. Up. I tu na tej ścianie wszystkie zdjęcia rozwieszę Agaty. I teraz zrobiliśmy. Okej. Okay. Teraz patrzmy. Znakomita, normalna, 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 normalna. Ale dobra. To jedno jest znakomitej jakości. Spójrzmy sobie. Dość ładne zdjęcie. No to mi się nie podoba, a więc od razu out. Przypiszemy sobie tu.
To pierwsze mi się podoba naprawdę. To mi się tak średnio podoba. A to już w ogóle. Które tu bardziej przesunę. Tam lampa wchodzi w drogę. Wydaje mi się, że to albo to. To jest chyba takie zbyt dalekie zdjęcie. To jest dość ładne. To mi się podoba. I to też mi się podoba. Ja bym zostawiła. Może zostawimy to znakomite. Dobra. Na razie jeszcze go nie będę nazywała tego zdjęcia, bo zobaczymy może jaką następną przyjmie poza Agata, czy będzie lepsza, czy nie. Damy jej trzy takie szanse na jakieś fajne pozy. Więc pierwszą już miałam, teraz druga szansa. No, proszę cię, Agata, powiem ci, że ty to jesteś urodzona modelka, powiem tobie. To jest naprawdę ładne. Myślę, że tak jak teraz zrobię zdjęcie, to naprawdę ładnie wyjdzie. Bo jeszcze zrobić jedno takie właśnie z bliska, bo na pewno takie wyjdą fajniejsze niż takie zbytnie z oddali. Takie jedno dalsze. I jest. Myślę, że te wyszły naprawdę super. Naprawdę super te pozy, Agata. To były naprawdę fajne pozy. Dobra, i patrzmy na jakość. Jak jakiś będzie kiepski jakości, o, znakomite, znakomite, uhuhu. Znakomite i normalne ostatnie. No dobra, ale ostatni tak myślę, że do wyrzucenia to normalnej jakości. Tak zostawimy tylko jedno, ale to są ładne zdjęcia. To mi się podoba. To mi się podoba jak diabli. Ja myślę, że to zachowam. To mi się podoba jak diabli. No, to mi się podoba jak diabli. To jest takie trochę zbyt wysokie. To mi się podoba jak diabli i to jest piękne zdjęcie. To też jest fajne. One są różne, ale są. To jest super. To jest super zdjęcie. Ja myślę, że to zachowam, ale dam jeszcze Agacie mówiłam, dam jej trzy szanse. To trzy szanse ma. Ostatnie zdjęcie, ostatnia próba. Proszę. O, takiej pozy to ja chyba jeszcze nie widziałam u żadnego Sima. Wcześniej. No coś nowego. Dobra, to niech będzie tak. Może tak. Tak. Nie, to potrzebuję tutaj więcej, by ogarnąć wszystko. Tak. To była tak z blisko, może jakoś tak mi się uda. I takie. No nie wiem, czy to wyjdzie dobrze, bo było trudno ogarnąć te zdjęcia. Czy to ostatnia poza? Ale na pewno ciekawe te pozy. Agata miała naprawdę ciekawe. Dobra, ostatnia. Patrzymy na jakość. Znakomite, 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 znakomite i to ostatnie. Znakomite, tak? Proszę. Tylko to mi się nie podoba. Za bardzo ucięte. No to też. No te nie są jakieś najlepsze, by zapamiętać założyciela naszego wyzwania w ten sposób, a więc ja myślę, że to tutaj widać definitywnie twarz Agaty całą. Ale tutaj no normalnie pięknie zmysłowo wyszła. Więc ja myślę, że na razie sobie zatrzymam oba. Naprawdę pięknie na nich wyszła. Tutaj widać jej twarz. Tutaj tak zmysłowo ładnie wyszła. No pięknie wyszła, no po prostu cudnie. Dodamy ramę. O. Pięknie. I nazwiemy to. To jest Agata Nowaczyk. Tyle, tak? Nowaczyk nazywają? Nowaczyk. I tutaj też damy nazwę Agata Nowaczyk. Proszę.
Może zrobimy Agata Nowaczyk 1, a tu nazwę tego obiektu Agata Nowaczyk 2. No i teraz możecie głosować, które zdjęcie mam zostawić, Agata Nowaczyk 1 czy Agata Nowaczyk 2, którym zdaniem według Was jest lepszym zdjęciem na zdjęcie portretowe założyciela Legacy Challenge. Zdjęcie, które później będzie wisiało w pięknym pokoju chwały i dziedzictwa Legacy Challenge, a więc którym będą wszystkie zdjęcia dziedziców i założyciela zdjęcia takiej sali portretowej. O, można powiedzieć, a tu jeszcze widzę jedną rzecz, muszę zmienić. Widzę, że schody mam pokolorowane na zły kolor. O, teraz już jest dobrze. Teraz już jest ok. No, a więc powiedzcie, które zdjęcie lepsze na zdjęcie portretowe dziedzica. No, a więc mówcie, które zdjęcie lepsze. A teraz zajmiemy się, już wrócimy do zadań Legacy Challenge, a więc zadań... Oj, brzdąkasz i brzdąkasz. No widzę, że się męczysz, Czarek, ale musisz się niestety trochę pomęczyć. Dobra, Agata najpierw musi potrenować ciosy, to jest pewne. A Gustaw napisać książkę. Książkę dzisiaj wróć do pisania, to zdarzyło się po kolacji. Idź, idź. A my czekamy, aż tu Bartek się naje. Czwarty poziom kreatywności, Czarek, idź do boju, piąty poziom przed tobą. Może pewnie najpierw, na pewno ci zajmie to mniej czasu niż Bartkowi zajęła ta aspiracja, więc trzymam za ciebie kciuki, Czarek. A Bartek, już się najadłeś? Dlaczego nic nie mówisz? O, trzeci poziom umiejętności fizycznych, dobra, a później Bartek sobie popływa w basenie, bo w ten sposób też będzie rozwijał umiejętność motoryczną, którą właśnie ma rozwijać. No, ale też jest śpiący. Nie chcę śpiącego dziecka wysyłać do basenu. To się może źle skończyć, a więc oglądaj programy dziecięce, żeby sobie podniósł zabawę. O, Agata, ja tobie nie powiedziałam, że jesteś wolna. Jak skończyłaś, to namaluj obraz. Maluj na podstawie zdjęcia? Nie, obraz popartowy. Daj waj duży obraz. Proszę. Obraz duży. Malujesz. O, jakie, jakiś portret popartowy to będzie. No ale dobrze. Patrzymy na Gustawa. Gustaw, dopiero cię dzwoni, jak skończysz pisać książkę. Dobra, Czarek, koniec z zasydzaniem. Możesz coś zjeść. Proszę weź porcję. Proszę, kochany. Agata jeszcze maluje. Jest bardzo ważne, byśmy ją obserwowali tutaj. Już i już skończyła obraz. 688, tylko tyle? Agata, no proszę cię. Niecałe 1000 simolonów zarobiłaś na tym obrazie. Jak już nie malujesz arcydzieła, no to chociaż może być chociaż trochę warte coś. Nie, nie. Może najpierw zjedz, a dopiero później. O. Najpierw otwórz. I weź portret. Proszę. Dobra. Czarek, byłeś zmęczony. Tu jest Czarek. Bartek był zmęczony. A nie, Bartek był zmęczony. A Gustaw napisał książkę, dobra. Tylko, że ja chciałam Bartkiem iść spać. Śpi. Śpi. A Gustaw, Gustaw też zmęczony. Sprzedaj wydawcy. A później pójdziesz zjeść. Zjeść. A później możesz iść spać. O, ja widzę, ojciec i syn zmęczeni. O, niestety. Jej! Osiągnął, zapomniałam, że to jest jego 10. książka. Jej, którą wydaje. To zaraz, co teraz musi? Osiągnąć 10. poziom umiejętności literackich. Dobra, jest 8. Zarób 25 tysięcy na tantiemach za wydane książki. Mamy niecałe, mamy 9,5 tysiąca. No, brakuje jeszcze ponad 15 tysięcy. I napisz 3 bestsellery. A więc rozumiem, liczone od teraz. No ja myślę, że te bestsellery to mogą nam trochę uprzykrzyć życie. Dobra, patrzę jeszcze na Czarka. Czarek, później Siku i możesz iść spać. A więc Siku i spać. No dobra. On już załatwiony. Czarek, nie rozmawiaj z matką. Idź, Siku. Mamusia nie ogląda telewizji, ale to wyłącz.
Czy Gustaw potrzebował zabawy? To może oglądać telewizję jednocześnie i niech będzie to kanał kulinarny. A Agata, jak już skończyłaś, przyniosę talerz i wyrzuć zepsute jedzenie. I pójdziesz do spać. O, Czarek też zmęczony, idź spać. Gustaw, jak skończy jeść, to też idź spać. Wszyscy niech idą spać najlepiej. Agata, co ty masz w planach? Iść spać. Czy ja ci dam iść spać? Nie, najpierw idź sikać, później spać. I oczywiście przejmij na własność. Gustaw też przejmij na własność. I śpi. Dobra, skończę oglądać telewizję. Potrzebujesz bardziej spać niż telewizji, więc spać. W końcu się chyba odwraca pora dnia dla Gustawa. O, i wszyscy poszli spać. O, myślałam, że jeszcze Agata się robi siku. No, już wszyscy poszli spać. No dobra, no to teraz będą spać. Nie ma co robić, nie ma o czym gadać. No. O, Agata wstała, jest. Pytanie tylko, czy Agata dzisiaj idzie do pracy? Oj, to bardzo ważne pytanie. Idzie. Ha. Rzeczywiście ważne pytanie, bo idzie dzisiaj do pracy. No dobra, jak idziesz do pracy, a masz jeszcze czas, to namaluj mały, klasyczny obraz. Szybko. Bo w sumie nic nie potrzebujesz. Dobra, Gustaw, potrzebuje sikać. Jak wstanie, później może podejść tu. Chłopcy może go od razu tu podejść, bo nie potrzebują siku. O, i wstają? Mogliście się wyspać. No ale jak wstajecie, no. Możecie wstać. Dobra, zjedzmy naleśniki. A Czarek też jest głodny? Nie, Czarek nie jest głodny. To Czarek na niech będzie codzienny jeden i ćwicz. Ćwicz, kochany. A tutaj Bartek później siku pójdzie. Sprząta. Pani Ale, ja tu będę obserwowała, czy Agata skończyła obraz i jest okej. Okay. Wszystko jest super. Przyspieszam czas. O, Agata, widzę, skończyła malować obraz. I są urodziny Agaty. O, raczej nie uda nam się. O, i to jest mały obraz, a za 800 simulant. Wczoraj takiego nie mogłaś namalować. O, nie wiem, czy się nam uda wyświętować twoje urodziny, Agata, bo idziesz do pracy. Jutro masz wolne, ale to tam. Pamiętam, że cały odcinek zeszła nam na jedną imprezę urodzinową, Agata. Dobra, możesz wziąć szybki prysznic. Ty, Bartek, pójdzie sikać na górę. Tak, tak, tak. Idź sikać na górę, Bartek, i później tu zejdź. Dobra, Gustaw już się obudził. A to możesz... W sumie możesz podać śniadanie. Jajka na toście, bo już się kończy jedzenie. To możesz w sumie podać coś do jedzenia. A następnie później Bartek posprząta. O, za chwilę Czarek też wypełni swój punkt aspiracji. Część swojej aspiracji. Jej! Bierzemy się za kolejne. Agata, masz jeszcze pół godziny. Jest coś na szybko może. Płatki zbożowe. Mnie coś zjeść. O. A Bartek później może popływać radośnie w basenie. A dlaczego nie? Dobra, Gustaw idzie jeść. Idziemy jeść. Ale Agata, ty już nie możesz jeść. Ty już skończyłaś jeść. Ja wiem, że masz jeszcze pełną miskę, ale Agata, tyłeczek. O, podnosimy i idziemy do pracy. Wspaniale. Dobra, Bartek pływa, Agata w pracy. No, a Gustaw oczywiście później musi posprzątać. Sprzątnij. Przydałoby się zająć, no właśnie, tym drzewkiem. Podlej i odpłaszczaj. O, o, o. To się zdarzyło, widzicie? To się zdarzyło podczas lunchu ostatnio, pisał. Dobrze, że zmieniłam, no to się zdarzyło podczas kolacji. I dużo nawet zarobił. Nawet zarobił, no proszę. Proszę, proszę, proszę. Dobra. To jeszcze tradycyjnie pozbieramy wszystko.
Ja wiem, że jeszcze wokół domu sąsiadów jest mnóstwo rzeczy do zbierania, ale po prostu, o, już nawet nie mam kolejki. Nie chcę się tak daleko chodzić tam, Gustawem. Będę dla niego łaskawa i... A Czarek wypełnił swoją aspirację? Wypełnił. Dlaczego mi? Pokazało mi? Nie pokazało mi. Czy ja po prostu... Ale nie pokazało, że wypełnił poziom aspiracji. Przegapiłam. I teraz graję na instrumencie przez 5 godzin, narysuj wszystkie i na razie musi tak, te 5 godzin na razie, a później się zajmiemy zarysunkiem. Jak pamiętam, to jest już ostatni etap aspiracji. No, dobrze pamiętam. Ostatni etap aspiracji. Co to było? A, no to wszystko, co może w tej chwili zebrać. Dobra, i sprzedajemy truskaweczki z własnej uprawy. Wydaje mi się, że takie truskawki są więcej warte niż truskawki takiej normalnej jakości, ale mogę się mylić. Mogłam się pomylić. Pod tym. Fajnie, fajnie. Czy to już zbierałeś, Gustaw, czy nie? Jak nie, to zbierz. Później zbieraj. Kop. Kop. Później tutaj zbieraj. Tu zbieraj. Tu zbieraj i tu jeszcze dwa razy kop. O, to będzie wszystko do zebrania i do kopania. Dobra, widzę, że Bartek, o, Turkus. Bartek zaraz, o, osiągnął czwarty poziom umiejętności. Mizerium. Więc sprzedajemy. Sprzedajemy. Szósty poziom kreatywności, wspaniale. Rozwijacie się, chłopcy. Szybciuteńko, rachu ciachu i po strachu. Oni mają też dobrze, bo Agata i Gustaw mają dość dużo pieniędzy. A więc i dom jest też rozbudowany i mają wiele możliwości. Moja mapa skarbów. A mapy skarbów najbardziej opłaca się sprzedać, według mnie. Dobra, i Gustaw później graj w grę Billblock. A, tu jeszcze coś jest do otwarcia, to najpierw otworzysz. Otwórz to mi. Jenny. Jenny na sprzedaż. A, Jenny dość droga jest. Tych wszystkich figurek. Nie jest taka tania. Ktoś mi mówił, że jak mam taki dobry telewizor, to szybciej podnosi się zabawa oglądając telewizję. To niech poogląda telewizję. Bartek, co on potrzebuje jeszcze do swojej aspiracji? Nie obejmij ojca. Graj przez 4 godziny załatwiona. Aha, jeszcze tylko 5 poziom umiejętności motorycznej. A, to sobie może... w wodzie pływać. No dobra. Sobie w wodzie pływaj, pluskaj się. Oj, Czarek, kochany. Musisz coś zjeść. Definitywnie musisz coś zjeść. Zaniedbałam go trochę. Spójrzmy, czy jest pełen tort. Czarek. Klikaj na ty. Jest cały tort? Dobra. To będzie miała z czego zdmuchnąć świeczki Agaty. Bo raczej nie będę jej robiła takiej tradycyjnej imprezy urodzinowej. No dobra, będąc na Bartku być, byście nie zauważyli ten moment, kiedy wypełnię aspirację. Agata wróciła z pracy, super. Ja chcę aspirację. Chcę aspirację. Nie przełączę się. Bartek! Pływaj! W basenie. Nie denerwuj mnie. Nie denerwuj mnie, Bartek. Już prawie wypełniłaś aspirację. A Agata może poćwiczyć. Ćwicz ciosem. Gustaw. Też towarzystwo. Rozumiem, towarzystwo ci potrzeba. To przytul syna. Z tym synem rozmawiaj. O, a Bartek wypełnił jej. No i nas to ominęło. No dobra. Pokonaj drabinki 3 razy. Drabinek nie ma, ale będą. Chciałam kupić po wybudowaniu basenu, ale już nie starczyło mi pieniążków. Na pewno po tym odcinku kupię. Zdobędź wysoki wynik w grze, a więc będziemy trzeba grać w komandosa. I poziom 5. A więc na pewno wysoki wynik w grze zdobędziemy nie poprzez ćwiczenie pisania na klawiaturze. To już wiem, że grając w komandor klawiatury można zdobyć ten wysoki wynik i to też będziemy później robić. Teraz Bartek, jak chcesz, to możesz porozmawiać z ojcem. Teraz możesz sobie z nim porozmawiać. Proszę. Gustaw też potrzebuje trochę
czułości i miłości. I Agacie za chwilę otworzymy. O, tutaj tort, proszę. Jej torcik. No, może nawet torcik postawimy jej tutaj. O, tak. A Bartek, możesz... Czarek chciałam. O, tutaj. Posprzątać, bo Gustaw nie posprzątał. Miał posprzątać, nie posprzątał. Niestety, Czarek, proszę cię, posprzątaj. Proszę. Dziękuję. A później możesz podejść tutaj. I za chwilę twoja mamusia będzie miała szybkie urodzinki. O tak, idziesz, idziesz, idziesz. Rozmawiaj o zabawkach, dołącz do rozmowy. A Agata zaraz dostawi świeczki urodzinowe. Dobra. Przestań już tam bić w ten woreczek. Jej, świeczki i wypowiedz życzenia. Mam nadzieję, że chłopcy to zauważą. Jej, zauważyli, że mamusia ma urodziny. Przestańcie rozmawiać. O właśnie, śpiewajcie, mamusi, śpiewajcie. Jej, Agata jest dorosła. Jej. Jej, dorosłość. Wspaniale. Wspaniale, dorosła, dorosła, dorosła. Co ty chcesz? Flirtuj z Gustawem, zachowuj się przyjaźnie. Dobra, ty na razie ćwicz ciosy. Na razie ćwicz nad swoją aspiracją. A, już jest 8 godzin. Łej, no teraz na siłownię się tylko trzeba wybrać. To będzie ostatnia rzecz, jaką zrobimy w tym odcinku. A więc podróżuj. Wybierz się na siłownię. A, najpierw jeszcze... O, udało mi się schować tort. Yes! No dobra, to pójdziemy szybko na te siłownie. No dobra, to teraz jeszcze masz trenować na siłowni, to ćwiczenia do granic możliwości. Nic nie się stanie, jak chwilę poćwiczysz do granic możliwości. Jej, jest. Wspaniale. To wracaj do domu. Osiągnij czwarty poziom i ten... w stanie pobudzenia. Teraz może szybko to wypełnimy. Weź szybki prysznic. Nie do domu, tylko to jeszcze szybko wykonamy. Myślę, że będzie łatwo i później ćwicz do granic możliwości. I jest. I energiczne ćwiczenie. To już nie będą do granic możliwości? Ej, Alagata, mam w ręczniku. Ostatnio coś mają, że jak są na siłowni, to później się w ręcznik przebierają. Nie wiem, czy to je zaliczę jako trening do granic możliwości. Ale trochę powiosłuję, to jej nic się nie stanie. O, i ćwiczenia do granic możliwości. Teraz jej zaliczę. No to szybko przyspieszymy czas. Trzecie tempo, ale wyciska. Szybko idzie, co nie, Agata? No, powinno już je za chwilę zaliczyć. A, no jak... trzeciego tempa wyszłam, to się czas cofnęło. No to za chwilę. O, jest! Dobra, jest. To możemy wracać. O, trochę sobie z Kasandrą, widzę, porozmawiałaś. Kasandra, ćwicz przecież znasz. A, to może już wypełnimy. Ćwicz dalej do granic możliwości, do tego czwartego punktu. Chodź. Już niewiele ci brakuje, a jesteś w stanie pobudzenia. No, niewiele jej brakuje. Poczekamy. Poczekamy, ten odcinek trochę się trochę przedłuży, ale tak, żeby wypełniła to. Chłopcy na pewno sobie tam w domu sami dadzą radę. Na pewno krzywda im się tam nie stanie. Więc sobie dadzą radę. Agata, zasłaniasz mi pasek tym tutaj. No, Agata, jeszcze troszeczkę. Wytrzymaj, nie, ćwicz! Ćwicz, jeszcze troszeczkę! Akurat jak ci troszeczkę tylko zostało. Ćwicz! Powiedziałam, ćwicz. Jest! Jej, jest! I co później? Posiadaj dwa elementy sprzętu treningowego. No to wracamy definitywnie na chatę. I to zaraz też wypełnimy. To jest bardzo szybciutko i już zarazem
Trzy punkty aspiracji wypełnisz w jeden dzień, Agata. Szybko do domu. Mówiłam do domu, przestań ćwiczyć! Agata. Bo mi przedłużasz odcinek. Już, do domu. Mówisz, Agata, do domu mówiłam. No mówiłam, że masz przestać ćwiczyć, do domu. No dobra, jestem z powrotem. Potrzebami Agaty zajmiemy się w następnym odcinku, ale tu chciałam szybko ten sprzęt kupić. Agata, bo ja już przedłużam ten odcinek. Szybciutko. Gdzie tu jest coś do ćwiczeń, do ćwiczeń, do ćwiczeń, do ćwiczeń? O, bieżnia jest. I teraz powinno się jej wypełnić. Jej, jest. Dobra, i szybko sprzedajemy tę bieżnię, żeby nie straciła na wartości. Delete. Do gry. Z powrotem i co tylko w następnych. Osiągnij 6 poziom sprawności fizycznej, uprawiaj jogging łącznie przez 2 godziny i spędź 10 godzin na ćwiczenia. No dobrze, wypełnimy to. I na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobał, że go zalajkujecie, skomentujecie i że obejrzycie następny odcinek, w którym się już niebawem usłyszymy, czyli już we wtorek. Susu! Oh.